Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku, kolejny raz i na całe nasze szczęście, jest pan inspektor Jacek Kudła. Dzień dobry, panie inspektorze. Dzień dobry, panie Arturze. Kolejny raz witam serdecznie, z całego serca, kochani Państwo. Podinspektor Jacek Kudła, emerytowany oficer policji, wykładowca m.in. Akademii Policji w Szczytnie i Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, biegły Sądu Okręgowego w Warszawie, autor ponad 100 publikacji naukowych, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Panie inspektorze, spotkaliśmy się całkiem niedawno, tyle co za nami odcinek dotyczący granicy, ale tak naprawdę wyszło nam to z okoliczności, bo mieliśmy po raz kolejny porozmawiać o tym, o czym rozmawialiśmy w zeszłym roku, czyli o projekcie ustawy nazywanej... Kodeks pracy operacyjnej. Dokładnie, mający regulować całość czynności właściwie, jeśli chodzi o te przede wszystkim niejawne czynności, tak? Bo tak to by trzeba było nazwać. I ja mam wstępne takie krótkie pytanie, zanim przejdziemy do tych naszych rozważań, a właściwie zanim się pan inspektor podzieli z nami swoją wiedzą i opiniami. Ta ustawa tak naprawdę jest nam potrzebna, bo ja w pewien sposób często porównuję fakt istnienia, przyszłościowy oczywiście, potrzeby istnienia takiej ustawy z wprowadzeniem ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, bo wtedy też nasz system, a właściwie sądy czy trybunał, bo już tego nawet nie pamiętam, przyznaję się bez bicia, wskazały, że taka ustawa powinna powstać ze względu na znaczne ingerencje w podstawowe prawa człowieka i obywatela. Czy takie porównanie, panie inspektorze, jest zasadne i czy też w pewien sposób ono jakby wymusza właśnie potrzebę istnienia takiej ustawy, czy w sumie jakby nie było tej ustawy, to właściwie też nic by się nie stało i służby dalej by sobie działały jak działają? W pewnym sensie, szanowny panie Arturze i szanowni państwo, zgadzam się z panem, z tym porównaniem do tej ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, że taka ustawa, kodeks pracy operacyjnej, czy inaczej nazwana ustawa o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, jest potrzebna. Czyli gdyby była podobna, tak zwana, jak zawsze to mówię, duży cudzysłów, ustawa, która by koordynowała te wszystkie czynności służb policyjnych i służb specjalnych. Zatem jest potrzebna. Tylko tu jest właśnie jedna uwaga. Ona jest potrzebna właśnie w takim wydaniu, w którym będzie rozwiązywała problemy pracy operacyjnej, a nie naruszała tak prawa i wolności człowieka w sposób radykalny, restrykcyjny. Czyli analizując te dwa projekty, które są i teraz tam trzeci i kolejne, no ja nie mam żadnych wątpliwości, że taka ustawa jest potrzebna, ale nad jej przepisami no trzeba dużo, dużo, dużo popracować, tak, żeby one faktycznie, tak jak pan mówił, że ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej rozwiązała pewne problemy, tak? A obecny projekt ustawy, kodeks pracy operacyjnej, w mojej ocenie w połowie je rozwiązuje, inaczej, w jednej trzeciej je rozwiązuje, w dwóch trzecich nie, w dwóch trzecich szkodzi. Zatem trzeba nad nim pracować. Twórcy tej ustawy, pomysłodawcy tej ustawy, czyli szanowny pan generał Krzysztof Bondaryk, szanowny pan pułkownik Jacek Mąka, no i tam kolejne osoby, no naprawdę włożyły w to dużo serca, dużo pracy, dużo wysiłku i cały czas wkładają. I to trzeba docenić, tak? Trzeba o tym pamiętać. Nie wolno krytykować, nie wolno zbyt restryktywnie do tego wszystkiego podchodzić. Ale no niestety musimy sobie dzisiaj o pewnych rzeczach powiedzieć,
te elementy, no, w mojej ocenie, tutaj pan generał, pan pułkownik, no, powinni sobie wziąć to do serca, skorzystać może nie z uwag, z jakichś refleksji, z podpowiedzi, z dobrego serca, tak? Człowieka, który 30 lat się tym zajmuje i ma prawo kilka słów na ten temat powiedzieć, rzeczy, myślę, bardzo przydatnych i merytorycznych, żeby to po prostu wykorzystali, żeby to nie była tylko kolejna taka dyskusja, jak się spotykamy na zespołach czy na seminariach, że po prostu porozmawiamy sobie, a ten projekt nam zmienia jedno zdanie i dalej pozostaje bez zmian. Czyli w zasadzie tak naprawdę nic w nim nie zostało zmienione. No właśnie tutaj chciałbym poświęcić ten czas dzisiaj, tą godzinkę, żeby te takie najważniejsze zagadnienia, które w tej ustawie, w tym projekcie występują, omówić, wskazać rozwiązania, które w mojej ocenie i nie tylko w mojej ocenie, ale też i profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego, z którymi miałem okazję właśnie na tym seminarium współpracować, rozmawiać, wypowiadać się, wymieniać poglądy, przyniosą oczekiwany efekt. I po prostu twórcy ustawy w końcu wezmą to pod uwagę i ten projekt radykalnie zmienią, żeby on był przydatny i rozwiązywał te problemy pracy operacyjnej, a przede wszystkim, żeby ten projekt był na miarę dzisiejszej rzeczywistości. Tak? Pamiętajmy, że dzisiaj już mamy sztuczną inteligencję, tak? AI, akt o sztucznej inteligencji, tak? Niedługo zacznie obowiązywać rozporządzenie Unii Europejskiej o sztucznej inteligencji. Mamy problemy z deepfake'ami, tak? Mamy problemy z podrobieniem właśnie deepfake, rozpoznawania twarzy, tablic rejestracyjnych, innych rzeczy, podrabianiem głosów. O tych rzeczach też trzeba w ustawie wspomnieć, trzeba te rzeczy unormować. No ja będę, żeby może na początku wszystkiego nie powiedzieć, po kolei, powolutku, poszczególne instytucje, które tu występują, poszczególne przepisy analizował. Może już nie będę tutaj wykładni prawniczych, bo chodzi o to, żeby wszyscy zrozumieli, żeby to było takie otwarte. Na wykładnie prawnicze przyjdzie czas, natomiast tu będę starał się takim, no, jakby ludzkimi słowami do wszystkich, także do polityków, mówić, żeby po prostu te zapisy zrozumieli i żeby przekonać do mojego poglądu, a przede wszystkim zachęcić do udziału w pracach tego zespołu, no właśnie tutaj profesorów, tych, którzy byli na tym seminarium, no i też skorzystania ze specjalistów, z biegłych, w tym mojej skromnej osoby, jak tutaj państwo pomysłodawcy projektu zechcą. Zatem tyle na wstępie i zaraz jestem gotowy, żeby przejść do omawiania poszczególnych unormowań tegoż projektu. No to pozwolę sobie na małe zaskoczenie i doprecyzowanie, właściwie formę podsumowania, będące pytaniem. Czy tak naprawdę w tym wszystkim, o czym pan inspektor przed chwilą mówił, to dwie rzeczy właściwie są ważne i one są mocno ze sobą powiązane. Po pierwsze, wypłynięcie, mówiąc trochę kolokwialnie, w przyszłość, żeby dopasować nie tylko rzeczywistość i obecne zagrożenia, ale te, które być może nastąpią i żeby nie trzeba było znowu tej ustawy zmieniać, ale jednak zabezpieczyć się już do przodu. A dwa, co jest właśnie powiązane, tak jak powiedziałem, no trudne wyważenie pomiędzy uprawnieniami państwa i jego aparatu, a wolnościami, tak? Dokładnie. Mówię o jednostce teraz, bo człowiek z zasady w zderzeniu z tym aparatem niestety jest bezradny, tak? I bo intencje intencjami, my możemy super wszystko zrobić, bo przecież to tak będzie wykonywane, a nie inaczej. Tylko nie wiemy tak naprawdę, w jakiej rzeczywistości obudzimy się w przysłowiowym jutrze i okaże się to, że to, co było w dobrych intencjach pisane, nagle w sposób, nie wiem jakie dobre słowo tutaj zastosować, ale bardzo mocno ingerujący jednak przeciwko nam jest stosowane i no nasze zasady jako społeczeństwa, jako cywilizacji zostaną mocno pogwałcone. Tak, zatem jak najbardziej te dwa punkty, które pan przedstawił, jak najbardziej się tutaj z nimi zgadzam, czyli przede wszystkim przyszłość, tak? Czyli unormowania prawne, gdzie unormujemy teraźniejsze przepisy, tak? Bo no, na pewno nie możemy normować czegoś, czego nie ma, tak? No, czyli przyszłość tutaj tak trzeba ostrożnie, w sensie to, co już jest, bo to, ta przyszłość już jest teraz. W tej chwili to można powiedzieć, że to jest teraźniejszość i to trzeba unormować, tak? Bo zawsze no, też nie możemy powiedzieć, że będziemy normować coś, co będzie, tak? Jak tego jeszcze nie ma, ale to już jest. Sztuczna inteligencja już jest i od tego nie ma ucieczki. I to już powinno się znaleźć w projekcie, a tego nie ma. Czyli to jest jedna rzecz, a druga to faktycznie szukanie tych proporcji. I między gwarancjami
związanymi z prawami człowieka, a bezpieczeństwem obywatela, odwieczny problem obrońców praw człowieka. I też to jest ten drugi punkt, o którym Pan mówi, zadając pytanie odnośnie się i odnosząc się do mojej wypowiedzi, bardzo, bardzo istotny. I do tego cały czas, właśnie to, co Pan powiedział, pięknie Pan powiedział, do tych dwóch zagadnień, do tych dwóch pytań i refleksji, które Pan przedstawił, ja będę cały czas w wypowiedziach, analizując poszczególne przepisy, będę się do tych elementów odnosił, żeby uzyskać jakiś konsensus, żeby wskazać właściwą drogę osobom, które pracują nad projektem i tyle pracy wkładają, bo w mojej ocenie, jeżeli takie projekty, co w tej chwili są, miałyby zostać poddane procedowaniu już w parlamencie, tak, w Sejmie, no to będzie bardzo krótka droga. I to co do tego ja nie mam wątpliwości, ja też rozmawiałem, konsultowałem z kolegami z prokuratury, z sędziami, nie mam żadnych wątpliwości, że w tym wymiarze, no niestety, muszę to powiedzieć, po prostu no niestety taki projekt nie będzie poddany procedowaniu i te prace zostaną przerwane natychmiast. Także no trzeba jednak słuchać to, co mówimy, trzeba słuchać to, co mówi Uniwersytet Warszawski i naukowcy, profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego i wtedy jakaś szansa jest, żeby taka ustawa powstała. To cóż, szanowni państwo, szanowny panie Arturze, zaczynamy, tak? Od początku analizę i pewne refleksje, uwagi, no może nie uwagi, no sugestie co do przyszłych unormowań prawnych w zakresie projektu Kodeks Pracy Operacyjnej. Tak? Panie inspektorze, oczywiście, tylko takie krótkie pytanie może jeszcze też tak, wprowadzające, tak. Chociaż chyba to wprowadzające już było. Jak tak naprawdę ta ustawa, krótko oczywiście pan może odpowiedzieć, jak ta ustawa powinna wyglądać? Bo ona z jednej strony będzie takim łącznikiem regulacji, które istnieją w najróżniejszych już dzisiaj służbach, zarówno tych specjalnych, jak i tych, możemy to tak nazwać, typu policyjnego. Ona będzie oczywiście miała jawny charakter, więc w pewien sposób musi być ogólna, a to co niejawne, to co szczegółowe będzie dalej w instrukcjach operacyjnych najpewniej, tak jakkolwiek one się nie będą nazywały. Tak. Pewne rzeczy, gdzie które to są wszystko jawne, jakoś podzielić, bo to są jakby dwa różne katalogi i dwie różne potrzeby. Dwie odrębne nie? rzeczy, tak. To, co dotyczy informacji niejawnych, tak, jest rzeczą odrębną i nawet w tym projekcie jest tam opisane, że szczegółowe unormowania zostaną przedstawione w zarządzeniach wewnętrznych poszczególnych służb, czyli co? W przepisach instrukcyjnych. Natomiast ustawa jawna będzie generalnie wyjaśniała pewne kwestie, które będą bardzo przydatne do wykorzystania wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych w postępowaniu karnym, będą bardzo przydatne dla samego postępowania przygotowawczego czy dalej postępowania przed sądem. Zatem chodzi tu o wykorzystanie tych wyników. I to jest istotą ustawy, żeby w końcu sąd, żeby w końcu prokuratorzy dowiedzieli się, czym są czynności operacyjno-rozpoznawcze, tak? Jakie są podstawowe pojęcia, jakie są zasady, czym jest ta praca operacyjna, co to oznacza kombinacja operacyjna, co to jest operacja specjalna, czym jest wywiad operacyjny, co to jest zasadzka, tak? Czyli trzeba te wszystkie rzeczy nazwać, wyjaśnić, kiedy ta odpowiedzialność karna funkcjonariusza na mocy określonego kontratypu jest wyłączona. Zatem no, są to propozycje naprawdę świetne, które trzeba dopracować. I właśnie zaczynając tutaj, odpowiadając na Pana pytanie, bardzo istotne, no czeka nas tutaj dużo, dużo pracy, żeby sprostać tym zadaniom, o których ja tu mówię, tym zadaniom, na które oczekuje sąd, na które polskie sądownictwo no i oczekują prokuratorzy. Otóż już na wstępie można sobie zadać pytanie i to też było podnoszone na zespole, na tym seminarium w Warszawie, w którym uczestniczyłem 12 grudnia 2023 roku. Bardzo długie spotkanie, zabrałem tam głos i tak dalej. No już podnoszono, czy sama ustawa ma się nazywać Kodeks Pracy Operacyjnej, czy ustawą o czynnościach operacyjno
rozpoznawczych, tak? Pięknie zdaje się tam pani profesor, zdaje się pani Bogucka, która pięknie właśnie mówiła o tym, że no, w jej ocenie powinna to być ustawa o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. No i ja też tutaj jak gdybym bym popierał, brzmi pięknie kodeks pracy operacyjnej, tak? Mamy nowy kodeks, nowa ustawa, kodeks pracy operacyjnej, jak to pięknie brzmi, ale no bardzo mocno są dzisiaj umocowane czynności operacyjno-rozpoznawcze w polskim systemie prawa. No ja myślę, że tutaj aż się tak mocno spierać nie trzeba, no bo to jest kwestia nazewnictwa, czyli nawet jak ona by się nazywała kodeks pracy operacyjnej, no to jednak wykonywane by były czynności operacyjno-rozpoznawcze, zatem trzeba by było już opisać, czym te czynności są. I teraz już, żebym nie powtarzał się, bo ja pamiętam poprzednie spotkanie i absolutnie nic nie będę powtarzał, co tam było, bo jest to odrębne nasze spotkanie, nowe rzeczy, nowa wiedza. Jestem po posiedzeniach, po spotkaniach, po seminariach związanych tutaj z tym projektem, zatem zupełnie nowe rzeczy będę przedstawiał. No i chciałbym się już na wstępie odnieść do tego słowniczka ustawowego. Ja to na zespole właśnie sygnalizowałem, mówiłem wyraźnie, że w takiej ustawie ten słowniczek ustawowy się powinien znaleźć. Mówiłem to kolejny raz i kolejny raz nikt mnie kompletnie nie słucha. Kompletnie. Dzisiaj w nowoczesnych ustawach, tak, w tych najnowszych, w prawie Unii Europejskiej, w rozporządzeniach, w dyrektywach, tak, nawet w tych słownikach jest po 58 punktów, tak, gdzie się wyjaśnia poszczególne pojęcia, a w projekcie ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, gdzie trzeba te pojęcia wyjaśniać, absolutnie one nie są wyjaśniane. One są na przykład wyjaśniane w trakcie już przepisu, tak, że przesyłka niejawnie nadzorowana polega na tym, na tym, na tym, na tym. Kontrola operacyjna polega na tym, na tym, na tym, na tym. Po co to w przepisach? Zróbmy słownik, wyjaśnijmy, na czym dana metoda polega, bo o to chodzi. Właśnie po to ma być ta ustawa, żeby wyjaśnić te pojęcia, a potem odpowiednio normujmy je w przepisach. Zatem kolejny raz głośno, expressis verbis, podkreślam, przygotujmy prawidłowo słownik, wyjaśnijmy pojęcia związane z pracą operacyjną w sposób wszechstronny, rzetelny, zrozumiały dla sądów, dla prokuratur, dla służb. Panie inspektorze, to się wydaje oczywiście dość ważne z kilku tak naprawdę rzeczy, bo musimy pamiętać, nawet wychodząc od tego, o czym pan powiedział, że była dyskusja, czy to jest kodeks pracy operacyjnej, czy ustawa o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Kodeks może oczywiście pięknie wskazywać, że jest to kompleksowo opisane wszystko, tylko musimy pamiętać, że to nie jest tylko ustawa dla służb, ale też no, dla tego obywatela, który ma wiedzieć, co państwu wobec niego wolno, a co nie, a z drugiej strony, a kwestia też i druga, która się z tym zderza, bezpieczeństwo prawne funkcjonariusza prowadzącego daną czynność czy procedurę, żeby wiedział, do czego jest uprawniony i w jaki sposób ma to robić, więc wydaje się to jednak chyba bardzo ważne, tak? Tak, tak, jak najbardziej. Co do zakresu uprawnień funkcjonariuszy, tutaj twórcy ustawy no, naprawdę się wysilili i jak gdyby ten zakres no, dookreślili, nawet określili, do jakich granic może wykonywać, kiedy się prowadzi pracę operacyjną. Tego nigdy nie było, a tu w projekcie jest po raz pierwszy, no to trzeba by gratulować, prawda? Kiedy taką pracę operacyjną można prowadzić, czyli nie możemy że w ten sposób postępować, że człowiek sobie idzie ulicą i my już prowadzimy pracę operacyjną. Czyli muszą wystąpić jakieś przesłanki, które wskazują na podstawy prowadzenia tej pracy operacyjnej, czynności operacyjno-rozpoznawczych. I to się właśnie w projekcie znalazło. I też później ta wyłączenie tej odpowiedzialności, czyli kwestia tutaj samych uprawnień i ich przekroczenia przez funkcjonariusza. Tylko niestety te rzeczy trzeba wszystkie dopracować. One nie są tutaj, to już nie jest tylko moja opinia, wypowiadała się tam na zespole przez wspaniała karnistka też, pani doktor Anna Dorota Zaręba, zapamiętałem dokładnie, przewspaniale powiedziała 15 minut na temat właśnie kontratypów i wyłączenia odpowiedzialności karnej funkcjonariusza. Wykazała szereg uchybień w projekcie, mówię to bardzo ciepło dla projektodawców, bo o to tu chodzi, bo chcemy coś stworzyć, tak? Nie chcemy tego wyrzucić do kosza, chcemy, żeby ta ustawa była, zatem trzeba taką osobę
jednak do takiego zespołu powołać, trzeba skorzystać z jej pomocy, żeby te przepisy doprecyzować. I też między innymi tutaj to, co Pan mówi, Panie Arturze, żeby zagwarantować wyrazistość w zakresie uprawnień funkcjonariuszy. Tak? Ja to od strony tej normatywnej uprawnień z poszczególnych ustaw pięknie zrobię, ale tutaj w zakresie na przykład kontratypów i rozwiązań karnistycznych uważam, że na przykład pani doktor Zaremba zrobi to 1000 razy lepiej niż ktokolwiek z nas, z funkcjonariuszy. Także że zachęcam właśnie do zaangażowania takich osób, czy już nie mówiąc, bo już też setny raz powtarzam o pani profesor Ewie Gruzie, którą trzeba zaangażować, która też bardzo merytorycznie się na tym zespole wypowiadała. Te uwagi jej do mnie trafiały i uważam, że były w pełni rzetelne, przemyślane i prawdziwe. To jest właśnie najważniejsze, prawdziwe. No i no muszę to też powiedzieć. Pani profesor Ewa Gruza podniosła, że pewne rozwiązania, które znajdują się w projekcie, powołuję się na nią, bo to teraz to nie są moje słowa, tylko jej, że pewne rozwiązania gdzieś przypominają nam lata 60., tak, 50. No, kochani Państwo, pochylmy głowę nad tym i do pomysłodawców z wielkim sercem mówię, żeby wziąć te słowa do serca. Ja mówię, wielokrotnie przeczytałem ten projekt. No, nie powiem, że znam go na pamięć, ale go znam bardzo dobrze. Mam go przed sobą też w tej chwili otwarty. Wracam do niego, analizuję, ale no trzeba słuchać to, co mówią i inni uczestnicy seminariów. Ja często też mam tak u siebie i to trzeba sobie w takim podcaście powiedzieć, że coś stworzę i myślę, że to jest cudowne, no ale no słucham, co mówią moi koledzy, daję do analiz, daję do tego, żeby zobaczyli, co ja tam napisałem. Później jak gdyby odnoszę się do tego, oni się odnoszą i coś z tego wychodzi. Natomiast no nie możemy tutaj przyjąć, że my w dwie osoby napiszemy ustawę i koniec, no i to będzie dobrze, no bo no, daj Boże, żeby było dobrze, no ale no, niestety nie jest dobrze. Trzeba nad tym pracować. Zatem oprócz tego słownika ustawowego, wyjaśnienia tych pojęć, musimy przejść dalej, czyli do środków pracy operacyjnej. I te środki pracy operacyjnej w projekcie też nie zostały w sposób właściwy unormowane, ponieważ i rzeczowe środki pracy operacyjnej, i osobowe środki pracy operacyjnej w ustawie zostały wyłącznie podporządkowane służbom specjalnym, tak? I zdefiniowane przez interes prowadzenia pracy operacyjnej przez służby specjalne. No przecież są służby specjalne i są służby policyjne i też służby, które nadzorują te czynności. Zatem no, trzeba te rzeczy uwzględnić i no nie może być tak skonstruowana ustawa, w której policja nie rozumie, co to jest za pojęcie, bo to jest pojęcie właściwe dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a z kolei Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie rozumie, bo to jest pojęcie właściwe dla policji. Zatem już mówię i to właśnie, jeżeli chodzi o środki pracy operacyjnej, te rzeczowe i osobowe, no to te pojęcia tutaj zostały jak gdyby no, nie opisane w sposób niewłaściwy. Zatem no już tutaj się zaczyna, czyli tutaj też byśmy musieli popracować, żeby ujednolicić to, nawet w ustawie rozgraniczyć, które dotyczą służb specjalnych, które dotyczą policji, ponieważ no niestety one się w pewnym sensie różnią, a niektóre tylko się różnią nazwami, zatem by można było te nazwy ujednolicić. Ja jeszcze raz to powtórzę, jest na przykład śledztwo operacyjne w służbach specjalnych, które jest tym samym, tak, tym samym pojęciem, co rozpracowanie operacyjne w policji, czy w Straży Granicznej, czy w innej służbie policyjnej. Zatem no, należałoby te pojęcia odpowiednio w ustawie ująć. Tak? Przejdźmy dalej do rzeczy bardziej takich już trudniejszych, do rzeczy, które mocno zainteresują sądy nasze, tak, Rzecznika Praw Obywatelskich, no i same służby. Panie inspektorze, wspomniał Pan o paru ważnych kwestiach. Wspomniał Pan i o tym słowniku, o środkach, o zasadach i tak dalej, ale wspomnianą też przeze mnie stroną będą sądy, będzie prokuratura i wspomniane też te służby przed chwilą przez Pana. Tam też są pewnego rodzaju kontrowersje. Kontrowersje też będą występować po stronie, że tak powiem, społecznej, tak? No bo też obrońcy praw człowieka swoje pewnie zastrzeżenia będą wnosić, bo różne
metody i techniki w projekcie się pojawiają i znowu właśnie pewne nie to precyzowanie, trochę może do słownika się teraz wracamy czy kwestia właśnie opisania pewnych kwestii, no może budzić pewne wątpliwości. Jak pan to widzi? Ma pan pewien krytyczny komentarz do tego, co jest zapisane, czy może bardziej widzi pan pewien model, jak mogłoby to być opisane, żeby było dobrze? No właśnie. Tutaj, panie Arturze, dobrze, że pan mi zwrócił na to uwagę, bo faktycznie no, krytykować jest najłatwiej i powiedzieć, co jest źle i zakończyć wystąpienie. Natomiast rozwiązać problem jest o wiele trudniej. Zatem ja będę wypowiadał się w kontekście nie krytyki, prawda? Tak jak też to było na seminarium czy na zespole, tam bardzo dużo krytycznych słów padło, to już nie będę tego przytaczał, ze środowisk naukowych, ale spróbujmy właśnie tutaj pomóc tym pomysłodawcom, którzy się tyle napracowali i już dać im spokój, nie krytykować ich, tylko po prostu znajdować rozwiązanie i podpowiadać, bo o to tutaj chodzi. Zatem no jest kilka kontrowersyjnych znowu pojęć i tu się trzeba zastanowić, czy je wyeliminować, czy je włączyć w instytucje, w przepisy, które już istnieją, czy po prostu no, je pozostawić tak jak są. To trzecie to bym właśnie wyeliminował, nie pozostawiał. Czyli przejdźmy do pierwszej kontrowersyjnego przepisu z punktu widzenia gwarancji praw podstawowych, tak? Czyli tego interesa obywatela, tak? A na pewno bardzo potrzebną z punktu widzenia służb, prawda? Czyli pojawia się pojęcie niejawnej ingerencji. Ja to spróbuję Państwu wyjaśnić, czym jest ta niejawna ingerencja, o co tutaj chodzi. I to jest ważne też wyjaśnienie, bo nawet na tym zespole, co byłem w Warszawie, do końca mnie nie zrozumiano. Ja to zaraz przejdę do niejawnej ingerencji, tylko się odniosę ad vocem jeszcze tego wystąpienia na zespole. Tam powiedziałem, że Pegasus nie wchodzi w zakres kontroli operacyjnej i tam mnie nie zrozumiano, bo ja się do projektu odnosiłem, nie do obecnie obowiązującej ustawy, tak? Tylko o policji czy innych służb, tylko do projektu. I w projekcie faktycznie Pegasusa czy programów szpiegujących nie ma w kontroli operacyjnej, tylko jest odrębnie w niejawnej ingerencji. A mi chodzi o to, żeby on wrócił z powrotem do kontroli operacyjnej. Ten Pegasus i czyli w ogóle programy szpiegujące. I teraz powiem, o co chodzi. Niejawna ingerencja, ona jest opisana jako przedsięwzięcie polegające na niejawnym uzyskaniu dostępu do telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz systemów informatycznych i teleinformatycznych w celu uzyskania i utrwalania zawartych w nich danych, tak? Czyli po ludzku teraz, bo tu zacytowałem przepis artykuł 26 z projektu, ale po ludzku co to jest? To jest zezwolenie na stosowanie programów szpiegujących, w tym Pegasusa, Predatora, innych nie będę już wymieniał, tych najnowszych. Jest to zezwolenie. Tylko moje pytanie brzmi w ten sposób, konstruktywny, niekrytyczne. No po co odrębna instytucja, odrębny przepis dotyczący niejawnej ingerencji, jak można to wszystko unormować w ramach kontroli operacyjnej, tak? Czyli potraktować programy szpiegujące jako środek techniczny w kontroli operacyjnej i tam to unormowanie zrobić, a nie tworzyć przepis, który będzie działał, uwaga, wielki cudzysłów i kolokwializm, jak płachta na byka dla sądu, dla prokuratora, dla rzecznika praw obywatelskich, dla obywateli, dla gwarancji obywatelskich. Natomiast pozytywnie będzie działał na służby. Ale pan mówił o tej proporcji na początku naszego spotkania. No i właśnie, gdzie ta proporcja będzie? No ona się przechyli w kierunku na służby i nie będzie tej proporcji. I tutaj będą ogromne uwagi. Zatem no, podpowiedziałbym w ten sposób. Panowie, kochani panowie, zrezygnujmy z niejawnej ingerencji jako odrębnego przepisu, odrębnego normowania i wprowadźmy te programy szpiegujące do kontroli operacyjnej. Jak? No jak to mówię w tej chwili w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, jak to wprowadzić, tak? Także rysuję, pokazuję schematy, pokazuję nowe unormowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej, a już szczegółowo, expressis verbis, zupełnie po nowemu, będę mówił o tym pod koniec września na seminarium w prokuraturze w Zielonej Górze, która zaprosiła mnie na to seminarium i wtedy o tych programach szpiegujących powiem więcej i nowych rozwiązaniach de lege lata, de lege ferenda związanych właśnie z wykorzystaniem tych przepisów już i poprawnym ich unormowaniem. Zatem no, jak gdyby
podsumujmy to. Po co niejawna ingerencja, tak? I wypisywanie, gdzie artykuł 26 jest dokładnie przepisaniem kropka w kropkę za przepisu dotyczących, wszystkich przepisów dotyczących kontroli operacyjnej. Po co to powielać, tak? Zróbmy rozdział to odpowiednio przy kontroli operacyjnej, rozdzielmy tam odpowiednio na paragrafy, na przepisy, gdzie będzie ona prowadzona za zgodą, za wiedzą operatora, a w przypadku programów szpiegujących bez wiedzy operatora, czyli na przykład operatora Orange, T-Mobile czy Plusa, prawda? Zatem no trzeba, to jest właśnie moja propozycja, zresztą nawet jak ktoś tutaj będzie z Rządowego Centrum Legislacji, z RCL-u, to też powie, że to jest jak gdyby powielanie określonych przepisów. Zatem też pewnie przyjmie takie stanowisko, jak ja tutaj mówię, żeby włączyć to wszystko w zakres kontroli operacyjnej. I to jest moja podpowiedź, tak? Czyli ta niejawna ingerencja i programy szpiegujące. Jeżeli jesteśmy też przy programach szpiegujących, żeby mi to nie uciekło, bo gdzieś mogę to zapomnieć, pamiętajmy o jeszcze raz o tym rozporządzeniu o sztucznej inteligencji, o AI, o deepfake'ach, o podrabianiu tutaj wizerunków twarzy, podrabianiu mowy, tak, wykorzystania czata GPT do celów, które powodują, że ten głos jest podkładany za pomocą odpowiednich programów i fałszują daną postać, zatem też nie można od tego uciec i trzeba do tej ustawy wprowadzić zakazy, które są w ustawie akt o sztucznej inteligencji. I kochani Państwo, i teraz znowu, akt o sztucznej inteligencji, jeszcze go nie ma, będzie niedługo, tak, będzie obowiązywał, ale już tam znowu to cholerne bezpieczeństwo narodowe, no bo Unia jak gdyby tutaj wprowadza regulacje, to jest znowu bardzo ważne, co mówię, że nie dotyczą one bezpieczeństwa, prawo Unii Europejskiej nie dotyczy bezpieczeństwa narodowego. To w końcu te zakazy będą dotyczące AI, czy nie będą dotyczyły policji? No będą, bo w tej ustawie, tam o akt o sztucznej inteligencji, bezpieczeństwo narodowe, że prawo Unii Europejskiej dotyczy bezpieczeństwa narodowego, czyli tam w przypadku chodzi wyłącznie o służby specjalne i o wojsko, czy do celów badań naukowych i tak dalej. Natomiast do policji w tym akcie, w projekcie też na razie mówię, expressis verbis to jest skierowane do policji, czyli policja będzie musiała przestrzegać i tam wyraźnie ustawodawca unijny wyłącza tym razem expressis verbis policję z zakresu bezpieczeństwa już nie wewnętrznego, tylko kieruje na służby specjalne, natomiast policję expressis verbis wymienia i wprowadza określone zakazy w przypadku korzystania ze sztucznej inteligencji. I już te elementy w tym projekcie się powinny znaleźć, jeżeli ten projekt kiedyś ma gdzieś dobiec do końca i stać się ustawą. Zatem na to bardzo zwracam uwagę, tak? Czyli żeby wykorzystać przepisy z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady, które się nazywa Akt o sztucznej inteligencji, AI. Tak, czyli już tutaj to mamy, tak? Dobry to był moment, bo to mówimy właśnie przy niejawnej ingerencji, przy programach szpiegujących, gdzie też właśnie się ta sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana, będzie zbierała dane z kamer, tak? Dane z poszczególnych obszarów, przetwarzała je, raportowała, tak? I podawała wyniki. Też musimy nad tym panować, musimy to kontrolować, musimy sprawdzać i musimy się trzymać tych zakazów. Dobrze, że właśnie Parlament Europejski i Rada właśnie taki akt uchwaliły, znaczy już no, niedługo zacznie obowiązywać, tak jak mówię, że zwróciły na to uwagę i podały tam 4 kategorie zakazów i pewne zakazy bezwzględne, które będą właśnie obowiązywać służby policyjne. Uwaga, nie będą obowiązywać służb specjalnych z tego wynika, przynajmniej z tego przepisu, co tam przeczytałem teraz. Zobaczymy, jak to wejdzie w życie, nie? Czy zostawią to, czy zmienią. Ale służb policyjnych to będzie dotyczyło. Zatem widzicie Państwo, kolejna trudność teraz w tej projekcie. Rozdzielenie służb policyjnych i służb specjalnych w zakresie kompetencji, tak? Czyli znowu mamy ogromny, ogromny problem. Dlatego, kochani Państwo, kochani pomysłodawcy tej ustawy, nie da się tej ustawy napisać w 2 osoby. No, spróbujcie to zrozumieć, kochani Panowie, no nie da rady się tego w 2 osoby napisać. No, trzeba tu zaangażować ludzi i trzeba to dobrze zrobić. Dobra, przejdźmy dalej, żebym tutaj nikogo, broń Boże, nie uraził.
bo nie jest to moją intencją, tylko jest jak zawsze wielkie serce, wielka serdeczność, wielkie otwarcie dla twórców i wielki ukłon dla nich, że tyle pracy wkładają i chcą nad tym się pochylić i pracować. Dalej. I teraz widzicie Państwo, jedno skończyliśmy niejawną ingerencję i pojawia się dalej, następny przepis. Niejawne przeszukanie. No i tak jak niejawną ingerencję byśmy wprowadzili do kontroli operacyjnej, to co powiedziałem, i programy szpiegujące, tak w przypadku niejawnego przeszukania, no ja tu nie mam żadnych wątpliwości. W mojej ocenie z tego przepisu należy zrezygnować. Ten przepis powinien zostać wyeliminowany z projektu. Niestety. Niestety będzie to kluczowy przepis, który spowoduje, że ustawa nie zostanie uchwalona. Absolutnie nie zgodzi się na to, czy jakiś czynnik kontrolny w procesie legislacyjnym nie ma mowy i to mocno nie zgodzi się i ustawa nie zostanie uchwalona. Będzie to podstawowa przyczyna. Sprawdzicie Państwo moje słowa, te, które tutaj mówię. Niejawne przeszukanie to przedsięwzięcie polegające na niejawnym uzyskaniu dostępu do pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych oraz środków transportu w celu dokonania oględzin i tymczasowego przejęcia dokumentów, materiałów lub surowców w celu poddania badaniom. No mamy niejawne przeszukanie. No i sami Państwo powiedzcie teraz na język polski, tak? Czy polskie społeczeństwo, czy polski ustawodawca będzie się godził na to? Ja rozumiem, że to jest duży interes służb i to by było dla służb wspaniałe. Ja to rozumiem, szczególnie do służb specjalnych. Ale czy polski ustawodawca się zgodzi na to, żeby ktoś wszedł do mieszkania prywatnego, osoby gdzieś tam podejrzewanej, wobec której jest stosowana odpowiednio kontrola i tak dalej, operacyjna, inne metody pracy, między innymi też będzie niejawne przeszukanie, wszedł do domu, zrobił co chce, znalazł co chce, popatrzył gdzie chce, zabrał co chce, wyszedł z domu, prawda, no podrzucił co chce jak trzeba, no ja przepraszam, to oczywiście żartuję, tak, no ale tak to społeczeństwo i tak to organy kontrolne będą postrzegały, tak, tak przy procesie legislacyjnym, czyli co, możemy sobie wchodzić w sposób dowolny do mieszkania pod nieobecność lokatorów, czyli służby będą sobie wchodziły i będą robiły co chciały, tak. A nawet jeszcze raz to powtórzę, bo może to już mówiłem, już nie pamiętam czy na zespole i tak dalej, że nawet jeżeli służby wykonają to niejawne przeszukanie w sposób zgodny z ustawą, idealnie, w faktyczny sposób będzie też rzetelny, prawidłowy, praworządny, było to nadzorowane, a osoba, u której to było, na siłę będzie mówiła, że zostały mu podrzucone na przykład narkotyki i sam sobie je podrzucił, a zrzuci to na służby, prawda? Czy jeszcze coś innego wymyśli, że coś mu zginęło i będzie się tego mocno trzymał? No strasznie ogromnie kontrowersyjny przepis. Ja sobie po prostu tylko nie wyobrażam, jak to w praktyce ma funkcjonować. No to twórcy ustawy zrobili to teraz na usprawiedliwienie twórców ustawy. Już mówię, co zrobili. No tak, no to niejawne przeszukanie, no to zróbmy tutaj kontrolę sądową tego niejawnego przeszukania i to nam rozwiąże problem. No nie, no nie rozwiąże nam problemu. Czyli jak gdyby rzucamy odpowiedzialność na sądy, tak? Czyli sędziowie staną się w rozumieniu tego projektu dzisiaj naprawdę super pracownikami operacyjnymi. Sąd nie będzie miał zielonego pojęcia, co tam się dzieje w sprawie operacyjnej. Sąd nie jest od czynności operacyjno-rozpoznawczych. On pewien proces decyzyjny formalny prowadzi, ale w zakresie no typowo takim nadzorczym, formalnym, sądowym, dowodowym, a nie na zasadzie tutaj zarządzić, nie zarządzić niejawnego przeszukania i wejścia do domu i robienia co chce. No może co, jeszcze sędziego weźmiemy z sali i niech przyjdzie i z nami przeszukuje, żeby to było gwarancyjne, żebyśmy tutaj jak gdyby przestrzegali tych wszystkich norm praworządności. No, moim zdaniem utopia, nierealny przepis, świetny dla służb, krótko, beznadziejny dla sądów, prokuratur i społeczeństwa, a już nie mówiąc o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Także czy tam innych obrońców praw człowieka, tak, Panoptykon, pana Wojciecha Klickiego i tak dalej, no to tutaj podejrzewam, że w ogóle żadnej rozmowy na ten temat nie będzie. Czyli mamy niejawne przeszukanie. To jest kolejna rzecz, która moim zdaniem ten przepis powinien być wyeliminowany. To jest moje zdanie. Dobra, przejdźmy dalej. Kolejna rzecz, która się pojawia w projekcie ustawy o czynnościach operacyjnych, wchodząc w szczegóły już, to jak zwykle elementy kontroli operacyjnej, ja to specjalnie wyodrębniłem, bo chodzi tu w tym przypadku o zgodę następczą, tak? O zgodę następczą.
w kontroli operacyjnej. Dzisiaj zgoda następcza jest unormowana w artykule 168b Kodeksu Postępowania Karnego. No wiadomo, tam niektórzy mówią skuteczny, nieskuteczny, martwy, niemartwy. No dobra, jest. Ten czas jest tam no jak gdyby no nie do końca dookreślony, zatem jest ona w trakcie tam trwania postępowania, może ta zgoda zostać wyrażona. Służby mają ogromny komfort pracy, te materiały, no tam tylko ja bym powiedział przez 168b, gdybym miał decydować co do dzisiejszych przepisów, to bym wymógł bezwzględnie, żeby prokuratorzy wydawali postanowienie tutaj, żeby nie było dyskusji, żeby było wydane przez prokuratora w trybie 168b postanowienie o wyrażeniu zgody następczej, bo dzisiaj no, to jest tam różnie. Jedni wydają, drudzy nie wydają tych postanowień, no różnie to tam bywa, różna jest praktyka, zatem to bym tylko uzupełnił. No i zobowiązał prokuratora do zapoznania, chociaż i tak, kochani Państwo, ostatecznie dowody ocenia sąd i czymże jest ta zgoda następcza, jak sąd potem może powiedzieć, że swobodnie oceniając dowody na podstawie artykułu 7 Kodeksu Postępowania Karnego, że powiedzmy no, ma inne zdanie niż prokurator i po zgodzie następczej i po materiale dowodowym. Zatem no jest to trochę taki przepis, jak gdyby można powiedzieć martwy, jak niektórzy mówią, ale jest, funkcjonuje. Natomiast w projekcie no jest najlepsza sprawa. Chcą wrócić do roku 2007. I widzicie Państwo, teraz mam też okazję się pochwalić, że 30 lat uprawiam tą problematykę, bardzo swobodnie się w niej poruszam i ją znam. Otóż w 2007 roku, kiedy byłem wykładowcą wtedy nie Akademii Policji w Szczytnie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, też ta zgoda się pojawiła. Tych podsłuchów było zdecydowanie mniej, biur było mniej, prawda? Ta praca operacyjna nie była jeszcze tak na takim poziomie, jak jest dzisiaj. Zorganizowane grupy przestępcze może nie były tak, nie było tylu podsłuchów stosowanych, co dzisiaj, chociaż też było dużo. I czym jest zgoda następcza? Bo musimy to odbiorcom wyjaśnić, bo żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy w kontroli operacyjnej. Ta, którą się, tylko cały czas mówię, tą, którą proponuje się w projekcie. I to już nie jest ta 168b, tylko w projekcie się proponuje zgodę następczą w kontroli operacyjnej, która była wydawana tak jak w 2007 roku. Czyli wraca się do rozwiązań 2007 roku, że zgodę następczą wydaje tutaj, wnioskuje odpowiedni tam szef służby w rozumieniu nowych przepisów za zgodą pierwszego, po zgodzie pierwszego zastępcy prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego i sąd w ciągu 5 dni musi wydać zgodę na zatwierdzenie tej kontroli operacyjnej, w cudzysłowie tego podsłuchu operacyjnego, tak? 5 dni. To jest 5 dni dla sądu. I teraz, drodzy Państwo, czyli komendant zarządza po zgodzie prokuratora kontrolę operacyjną, sąd ma 5 dni i co? Służby robią to, co w 2007 roku. Nic nie robią, tylko siedzą i piszą o zgody następcze. Bo jest kilkadziesiąt osób w grupie przestępczej w danym rozpracowaniu operacyjnym, gdzie trzeba pisać na zgody następcze. I ja tego nie zapomnę. I ja to już też mówię jako też praktyk. Nie tylko tam teoretyk, nie tylko tam specjalista biegły czy prawnik w tej dziedzinie policyjnej, ale jako praktyk. No, mówię, miałem to szkolenie, jeszcze raz to powtórzę. Naczelników techniki operacyjnej. Kiedyś w Szczytnie prowadziłem. I mówiłem właśnie o zgodzie następczej, bo musiałem mówić o tej starej z 2007 roku, bo ona była. No to musiałem ich uczyć i mówić. No i mówiłem, jak to wygląda, tak? Że trzeba w ciągu tych 5 dni wniosek napisać, on musi być zatwierdzony i koniec, inaczej tracimy materiał dowodowy. Wstał jeden naczelnik i mówi tak z Wydziału Techniki. Panie Jacku, gdybym do końca pana słuchał, to bym spał w słuchawkach. Wszyscy wybuchli śmiechem, ja też. No bo faktycznie, jeżeli on ma cały czas pisać zgody następcze, to on nie pójdzie do domu, tylko będzie w słuchawkach siedział i pisał te cały czas, przekazywał do zleceniodawcy, do danego wydziału i będą pisać zgody następcze. No. I cały czas będzie musiał informować, że tu się nowy pojawił, że z nową osobą rozmawia i zgody następcze. I znowu ten termin 5-dniowy w mojej ocenie nie jest realnym terminem w projekcie ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Jeżeli w tym kierunku ma pójść projekt, to w mojej ocenie no lepiej no pomyśleć nad tym, żeby jakieś to dać nowe, najnowsze rozwiązanie, które pozwoli zatwierdzić ten podsłuch w terminie dłuższym, a nie w terminie 5 dni. I tyle chciałem się zatrzymać na zgodzie następczej i powiedzieć, żebyśmy nie wracali do starych rozwiązań, bo to już jest dzisiaj nie 2007 rok, tylko 2020
24, tak? Zatem pamiętajmy o tym. Czyli mamy zgodę następczą. Dalej, no pojawia się też, czyli już dajmy spokój tej zgodzie następczej, jeszcze bym mógł z godziną o niej mówić, ale dajmy już jej spokój. Powiedziałem te najważniejsze rzeczy. Pojawia się ta pozorowana działalność przestępcza, że dopuszczenie do tej pozorowanej działalności przestępczej to jest jak gdyby łańcuch kombinacji operacyjnych, mówiąc teraz takim ludzkim językiem, gdzie znowu to się uprawnia służby, znowu odpowiednie zgody, że służby właśnie pod przykryciem mogą działać, prawda, odpowiednio maskować swoją działalność, żeby ujawnić przestępstwa i pozorować swoją działalność przestępczą, żeby wciągać to figurantów, no i uzyskiwać dowody. No dobrze, no ale jest dzisiaj ten 20a ustawy o policji, tak? Jest to maskowanie, jest to pięknie w innych ustawach odpowiednio unormowane i też bym przy tym pozostał, nie wprowadzał tutaj odrębnej metody, odrębnego rozwiązania w zakresie właśnie tej pozorowanej działalności przestępczej. Czyli jest to kolejny przepis w projekcie ustawy, który jeżeli ja bym miał decydować, to też bym go wyeliminował albo odpowiednio inaczej opisał w oparciu o artykuł obecnie, zostańmy przy policji, 20a ustawy o policji, odpowiednio pozostałe służby. Tak? Czyli mamy tutaj kolejny przepis. Co takiego jeszcze mi się tutaj narzuca przy tym projekcie, szanowni państwo? Otóż pojawiają się przepisy, które dotyczą zakupu kontrolowanego, przesyłki niejawnie nadzorowanej, tak? No i te metody pracy operacyjnej, na przykład zakup kontrolowany i przyjęcie, wręczenie korzyści majątkowej jest inaczej nazwany, tak? I teraz pytanie. W projekcie ustawy jest nazwane jako kontrolowana prowokacja operacyjna. I teraz ja się pytam, co do nazewnictwa, jak jeszcze mamy nazwać kontrolowane wręczenie? Bo mi już ręce opadają. I jest to przyjęcie, wręczenie korzyści majątkowej, tak? Jest to transakcja pozorna, jest to zakup kontrolowany. Teraz kontrolowana prowokacja operacyjna. Pytam się, kochani państwo, jak jeszcze mamy nazwać wręczenie łapówki? No zostańmy przy jednym terminie, bo kiedyś się wszyscy w tym wszystkim pogubimy. Ja ledwie wydałam, gdzie siedzę w tym codziennie. A co dopiero służby, czy sądy, czy prokuratury, czy ludzie, którzy na przykład przyjdzie prokurator, który tym się nie zajmował, a chwilę się musi tym zająć, tak? Czy sędzia, który tego nie rozpoznawał, a musi ten wniosek rozpoznać? No to przecież zgłupieje, jak my będziemy takie rzeczy wprowadzać. No trzeba naprawdę, ja to nie emocjonalnie, znowu z wielkim sercem, nie, że jakąś tam dygresję. Po prostu no, trzeba w sposób rzetelny, prawidłowy nazwać, powiedzmy, kontrolowane przyjęcie, wręczenie tej korzyści majątkowej i zakup kontrolowany. Pani tutaj Dobrosława Szumio-Kulczycka, adwokat nasza wybitna, zaproponowała pojęcie transakcji pozornej. Już zaczęliśmy się do niej przyzwyczajać, już powoli zaczęliśmy to rozumieć. No to znowu zmiana. No, czyli kwestia pojęć. No po co to wymyślać takie rzeczy? Ja też nie mam pojęcia. Dalej, druga rzecz. Jest ten zakup kontrolowany i przyjęcie wręczenia korzyści majątkowej. No i dzisiaj prokurator decyduje odpowiednio w służbach. Prokurator okręgowy, prokurator generalny, prokurator okręgowy. W zależności tam, to jest kwestia dyskusyjna, czyli ale w gestii prokuratury jest tutaj wydawana zgoda. Tak, w policji odpowiedni prokurator, właściwy prokurator decyduje. Natomiast w projekcie poddano kontroli sądowej. No i znowu, po co? Jest prokurator, no niech zostanie ten prokurator. Z jednej strony chcemy ułatwić pracę służbom, wprowadzamy niejawne przeszukanie, tak? Wprowadzamy niejawną ingerencję, wprowadzamy zgodę następczą 5 dni. Z drugiej strony utrudniamy i wprowadzamy kontrolę sądową przy korupcji, tak? Przy wręczeniu korzyści majątkowej i zakupie kontrolowanej, no to no też twórcy się tu powinni zastanowić, po co to poddawać kontroli sądowej, no ja nie wiem po co. Tu się ułatwia służbom i takie rzeczy się wprowadza trudne, a tu się utrudnia. No jedno zaprzecza drugiemu, no trzeba to uporządkować, ja to konstruktywnie się wypowiadam, ja nie krytykuję, ja po prostu mówię, że trzeba to uporządkować, to w mojej ocenie nie powinno mieć miejsca takie rozwiązanie. Podobnie z przesyłką niejawnie nadzorowaną, tutaj na szczęście nazwy nie zmieniono, ale też poddano kontroli sądowej, prawda? Gdzie w
W przypadku policji wystarczyło tylko powiadomić prokuratora. Nawet nie trzeba jego zgody obecnie, tylko jest to taka zgoda przez milczenie. Powiadamia się prokuratora, jeżeli on nie nakaże zaniechać czynności w każdym czasie, to można je prowadzić, tak? Przy przestępstwie niejawnie nadzorowanej. No. A teraz w projekcie jest poddane kontroli sądowej. No zastanówmy się, kochani państwo, czy poddawać to kontroli sądowej. Czyli mamy tutaj kolejne elementy, które w moim zdaniem są niepotrzebne, czyli kontrola sądowa tychże metod. Sąd to znowu by trzeba jakichś sędziów śledczych powoływać, oddelegowywać sędziów, uczyć sędziów pracy operacyjnej, no bo na mocy tej ustawy tak się by ich obciążało wiedzą operacyjną. No moim zdaniem to jest po prostu nierealne. To sądy nie ma mowy, żeby tu się podjęły takiego czegoś i prawidłowo tu sprawowały nadzór, bo to już można powiedzieć o nadzorze sądowym przy tych unormowaniach w projekcie, prawda? Dalej, kolejny element. Przecież nie można lekceważyć prawa Unii Europejskiej. Ja już mówiłem o tej sztucznej inteligencji, o deepfake'ach i tak dalej, ale mamy artykuł 20c, tak, czyli pozyskiwanie tych danych internetowych, danych telekomunikacyjnych, danych pocztowych, tak? Dzisiaj to się mówi szerzej, tak? Jak ja na zajęciach mówię, danych z big data, tak? Wielkie zbiory danych, czyli pozyskiwane z danych z chmury, tak? Z cloud computing, tak? Czyli zobaczcie państwo, musimy pozyskiwać te dane. No to dobrze, to dlaczego w projekcie, zamiast znowu tam wypisywać nie wiadomo jakie rzeczy przy tym 20C i pozyskiwaniu, to nie zwrócono uwagi przede wszystkim na katalog przestępstw, o jakie te dane powinny być pozyskiwane, bo przecież cały czas Unia o tym mówi, tak? I prawo unijne mówi, że wszędzie powinien być ten katalog. Pozyskujemy dane, ale o jakie przestępstwa? Dlaczego tego nie ma w projekcie? O jakie przestępstwa? Tylko jakieś inne rozwiązania są wprowadzane nie wiadomo po co. Zatem no, chciałbym tutaj właśnie na to zwrócić uwagę. Dalej. Raz katalog przestępstw, czyli o które przestępstwa możemy pozyskiwać dane telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe. To jest jedna, a druga rzecz, masowość. Dobrze, że nie uciekło mi to, bo to jest tyle tych rzeczy, że to naprawdę czasem człowiek może się pogubić. Masowość, a wszystko mówię z głowy, także naprawdę dużo się przygotowałem do tego, jestem już wyczerpany, ale skończę to. Zatem masowość pozyskiwania danych, kochani państwo. No zastanówmy się, Unia Europejska znowu mówi, służby specjalne nie mogą pozyskiwać danych masowo. Dalej, Unia Europejska mówi, służby specjalne mogą pozyskiwać, uwaga, mogą, ale w wyjątkowych sytuacjach. Tak? Służby policyjne, no nie powinny. Zatem odnieśmy się do tych przepisów. Zobaczmy, co mówi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak? Poczytajmy te orzeczenia i odnieśmy się odpowiednio i unormujmy tą masowość w przepisie, tak? I określmy, czy mogą być masowo pozyskiwane przez policję, czy wyłącznie nie mogą, bo tylko w wyjątkowych przypadkach, czy w ogóle nie mogą, czy masowo mogą pozyskiwać służby specjalne. Odnieśmy się do tego w 20C i odpowiednio w pozostałych służbach ustaw. Tak? To są sprawy, które musimy rozwiązać, a nie pisać o niejawnym przeszukaniu, kochani państwo. No niestety, ja przepraszam, ktoś powie, no kudła nie pozostawił suchej nitki na projekcie. No nie tak, kochani państwo, nie tak. To znowu serce, ogromne serce i bardzo proszę, żeby docenić tą chęć, że chciałem się wypowiedzieć, że chciałem kilka słów prawdy na temat projektu powiedzieć. Chcę pomóc tutaj legislatorom, pomysłodawcom, których mi naprawdę bardzo szkoda, bo się napracowali, a to, co ja mówię, to profesorowie z uniwersytetu powtórzą. Powiedzą odpowiednio z czterokrotnym większym nasileniem. To mówię od razu. Bo jestem w kontakcie, wymieniamy informacje, rozmawiamy, to też między innymi odpowiednio jest ich odpowiednio, bo nie wypowiadam się za profesorów, oni zabiorą głos w odpowiednim momencie, ale no rozmawiamy, wymieniamy tutaj te poglądy i no niestety są one zbieżne z tym, co ja tutaj no niestety tą gorzką prawdę niestety państwu przedstawiam i chyba tak to trzeba uczynić. No dobrze, powiedzieliśmy sobie o tej masowości, o tym 20C, to też jeszcze bardzo ważny element z tego projektu. I na koniec, podsumowując już to moje wystąpienie, pojawia się jeszcze problemy karnistyczne, tak? Czyli problem wyłączenia odpowiedzialności karnej funkcjonariusza. I tutaj właśnie na spotkaniu w Warszawie
też padło wiele gorzkich słów pod kątem właśnie pomysłodawców i tego przepisu. Przepraszam, ja tę ustawę wezmę przed laptop, żeby miał do tego dostęp. Czyli chodzi o przepisy karne. Tak jak mówiłem, zostawmy to karnistom. Rozdział 10 jest skonstruowany wadliwie w całości. Zatem przepisy są blankietowe. Przepisy są sformułowane niezgodnie z doktryną prawa karnego materialnego, niezgodnie z kodeksem karnym, tak? Czyli nie odnoszą się właściwie do ustaw, które obowiązują. Zatem należałoby tutaj na podstawie uwag pani profesor Ewy Gruzy, pani profesor Zaręby czy pozostałych profesorów całkowicie te przepisy karne zmienić i wyraźnie, tak jak one napiszą, określić, kiedy nie popełnia przestępstwa funkcjonariusz, żołnierz czy pracownik prowadzący lub uczestniczący w planowanych i zatwierdzanych przez przełożonego czynnościach operacyjnych. I dalej, czynnościach operacyjnych, czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, bo tak jest w doktrynie, tak jest w prawie dowodowym, tak jest w kodeksach karnych, tak jest w komentarzach. No trzeba te czynności nazwać tak, jak są dzisiaj nazwane, a nie wymyślać jakieś inne, nie wiadomo, synonimy czy coś, co nie będzie zrozumiane dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Kochani Państwo, już teraz całkowicie podsumowując to wszystko, co powiedziałem, ja już nie chcę dalej, wystarczy może na dzisiaj, jeżeli chodzi o uwagi konstruktywne, które Państwu przedstawiłem, no i też kieruję je do osób, które mają wpływ na proces legislacyjny i dbają o przyszłe uchwalenie tej ustawy, żeby te słowa no, w jakiś sposób wykorzystali. Znowu powiem, ogromny trud, jak zwykle robię to pro publico bono, poświęcam czas, gdzie no, już teraz muszę zaraz jechać na wykłady do Wrocławia, jestem też i zmęczony, nie muszę tego robić, wkładam serce, poświęcam czas, mówię dla Państwa tego, czego nie mówię na uczelni też, bo mówimy też o innych rzeczach, nie poświęcam się jak przez tą godzinę, nie wkładam takiego wysiłku, bo mówimy o innych rzeczach. Ja specjalnie to dla Państwa robię, żeby to po prostu właściwie wykorzystać, a przede wszystkim, żeby to bardzo ciepło odebrać, żebym nie dostawał SMS-ów, telefonów czy na Messengerze, ale Jacek, przepraszam za kolokwializm, ale pojechałeś, prawda, ale dałeś popalić. Nie, ja mówię to bardzo serdecznie, może jakoś tak tembr głosu dziwnie brzmi, bo przeżywam to wszystko, bo mi na tym zależy, ale mówię to do Państwa po to, żeby to naprawdę rzetelnie, właściwie, przez właściwe organy zostało wykorzystane. Dziękuję pięknie, kochani Państwo. Szanowny panie inspektorze, bardzo dziękuję za przedstawione uwagi, dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za całą pracę i energię, która na to poszła, no bo umówmy się, to nie są łatwe zagadnienia. Nie są. A to ja mam jeszcze takie małe pytanie. Bardzo proszę, jestem do dyspozycji, panie Arturze. Pan inspektor w pewien sposób o tym wspomniał. Wydaje się, że ustawa jakkolwiek nie będzie idealna i jakkolwiek ona się nie będzie nazywać, nie rozwiąże wszystkich problemów i właśnie tutaj no, taki mały Freud mi się wkradł, ale właśnie o systemowe rozwiązania mi chodzi. Czy chce pan mocno to podkreślić, panie inspektorze, że zmiany powinny być trochę szersze i tyczyć się też na przykład prokuratur czy sądów, gdzie powinny być osoby przygotowane do współpracy ze służbami i tymi specjalnymi i mundurowymi, które prowadzą te czynności? Czy może powinniśmy gdzieś w przepisach też określić, że powinni pewne przeszkolenia przejść? Nie wiem, rzucam teraz gorącymi pomysłami, tak. I jestem ciekaw opinii, bo pewnie jakiś pomysł pan inspektor na to ma, tylko nie zdążył o nim powiedzieć. Tak, no pewnie pomysł tak. No. Szanowni Państwo, szanowny panie Arturze, przy tej konstrukcji, jak Państwo słuchaliście, co ja mówię, jak się wypowiadam, ile problemów się pojawia przy obecnych unormowaniach, i jeszcze teraz wprowadzać unormowania dotyczące bezpośrednio pracowników wymiaru sprawiedliwości, tak? Jednak ja bym się wstrzymał. Jestem zwolennikiem na razie przygotowania projektu ustawy takiego podstawowego, to wróćmy teraz do początku naszego spotkania, takiego jak mówiliśmy sobie, jak ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, tak? Czyli jeszcze raz to powtórzę, bo to bardzo ładnie dociera do Państwa, kiedy mówię, że
w dużym cudzysłowiu, że jest to tak zwana ustawa jaka? Koordynacyjna. I tak bym widział ten projekt, żeby na razie te podstawowe rzeczy unormować. Nie wychodzić za daleko, nie wprowadzać kontroli służb specjalnych do ustawy, nie wprowadzać obowiązków dla sądów i dla prokuratur, nie wprowadzać nowych jakichś takich rzeczy, które tak naprawdę w praktyce staną się nierealne. Ja bym, to jest bardzo trudna ustawa, która, no mówię, mocno uderza w prawa obywatelskie, w gwarancje obywatelskie. Dlatego moim zdaniem na razie tylko unormować podstawowe rzeczy, wyrzucić niejawne przeszukanie, tak? Wprowadzić niejawną ingerencję do kontroli operacyjnej, to co mówiłem. Zastanowić się nad tą zgodą następczą, nie wracać do starych rozwiązań, zrezygnować z przepisów w brzmieniu z lat 60. i wtedy dopiero możemy powiedzieć, że coś mamy i próbować nad tym procedować. Natomiast absolutnie tu bym nie był za tym, żeby na razie te rozwiązania, o których pan mówi, panie Arturze, do ustawy wprowadzać. Myślę, że na takie rozwiązania przyjdzie czas, jakby ta ustawa kilka lat pofunkcjonowała, tak? I byśmy zobaczyli, jak to wszystko działa. Jak to działa wespół z innymi ustawami kompetencyjnymi, jak to się sprawdza, jak ona wygląda w praktyce i wtedy odpowiednio ją możemy zmieniać, tak? Mówi się to nowelizacja, czyli co? Zmiana ustawy, tak? Czyli gdzieś na odpowiednim etapie, nie za szybko, nie wszystko naraz, ponieważ no bym się bał tutaj aż tak mocno ingerować w obowiązki wymiaru sprawiedliwości. Tym bardziej, że jest to też, tutaj już nie chcę w ogóle no, wkraczać w tą tematykę, ale z tego co mam kontakt z prokuratorami, są to osoby bardzo zapracowane, gonią ich terminy, tak, nie mają czasu, sądy podobnie, przerób jest bardzo duży spraw, no i tutaj obciążać ich nowymi obowiązkami. Ja raz tam próbowałem coś na Twitterze dopisać delikatnie, tak, poprzeć jednego z prokuratorów, który mówił, że sędziowie jeszcze powinni to i to, a prokuratorzy jeszcze powinni to i to, no to tam no, wiele takich serdecznych uwag, ale negatywnych otrzymałem od prokuratorów, także ja widzę, jakie jest ich zdanie, zatem nie za szybko, powoli, spokojnie, niech prokuratora się zajmie prokuratorem, sąd sądem, a służby, koordynacja oczywiście następuje odpowiednio tak jak dzisiaj i mówię, za dużo jest tych obowiązków już w obecnym projekcie, no bo przecież ta kontrola sądowa metod pracy operacyjnej, do której dzisiaj nie była, a ona jest, no to dla mnie to jest dla sędziów naprawdę ogromny problem, no i o tym trzeba dzisiaj mówić i no w takim wymiarze właśnie no projekt będzie miał ogromne problemy, żeby został gdzieś tam później no wprowadzony do dalszego procesu legislacyjnego i żebyśmy ten sukces osiągnęli. Zatem powoli, tak? Powoli, panie Arturze i szanowni państwo. Bardzo dziękuję za te przekazane uwagi, a zanim się pożegnamy, chciałbym przypomnieć i wspólnie z panem inspektorem zaprosić do odsłuchania naszej poprzedniej rozmowy, czyli 95. odcinka, który oczywiście znajdziecie państwo pod adresem www.nacelowniku.com. Panie inspektorze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim i państwa gościem dzisiaj w podcaście Na Celowniku był inspektor Jacek Kudła, emerytowany oficer policji, dzisiaj wykładowca Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Panie inspektorze, serdecznie dziękuję i się kłaniam. Ja kolejny raz, jak zawsze, pięknie, kochani państwo, dziękuję za wysłuchanie mnie, dziękuję panie Arturze i wierzę, że jak zawsze te moje słowa zostaną naprawdę wykorzystane. Dziękuję pięknie. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/ Na Celowniku.